Witamy serdecznie wszystkich hodowców w hodowli Piotr i Wojciech Szymczak w miejscowości Dobrzany. Jest to oddział Stargard, okręg Szczecin. Zaszczyciła nas naszą obecnością firma Romfrit, która nagra z nami ten właśnie film. No i co? No i opowiemy o naszej hodowli, o metodach lotowania. Pokażemy nasze gołębie, więc zapraszamy. Więc kilka słów o tym, jak moja historia z gołębiami się zaczęła. No więc u nas jest to tak, że zadziałało z dziada pradziada. Ojca ojciec, czyli mój dziadek, miał gołębie razem z ojcem, lotowali w Stargardzie. Później tato założył rodzinę, wyprowadził się tu do Dobrzan, więc tam nie mógł lotować. No i z biegiem lat założyliśmy tutaj gołębie w Dobrzanach, nie? No i na początku było to, wiadomo, bez jakichś większych sukcesów. Powiedzmy sobie, bardziej wkładanie niż lotowanie. Natomiast w roku 2009 już tu powstały takie pierwsze, może nie te jeszcze gołębniki, w których jesteśmy, trochę inne, bardziej prowizoryczne, ale takie już praktyczne, z których lotowaliśmy. No i w zasadzie wszystko zaczęło się gdzieś tak w okolicy 2013 roku, kiedy to uchowaliśmy około 90 młodych gołębi. Wtedy ja też poznałem kolegę Jarka Wierzbickiego, który mnie zachęcił do tego, żeby tymi młodymi gołębiami tak dosyć dobrze polecieć, poprowadził mnie. No i to już było wtedy pierwsze mistrzostwo oddziału GMP i chyba wicemistrzostwo oddziału z tej ogólnej listy, nie? No i z kolejnym rokiem były to takie tytuły, chyba w 2016 roku trzecie miejsce w okręgu w gołębiach młodych GMP, szóste miejsce w okręgu i tak dalej. Natomiast na prawdziwe wyniki czas przyszedł rok temu i w tym roku, ponieważ w zeszłym roku zdobyliśmy tytuł 23. przodownika w Polsce, mistrzostwo okręgu, wiadomo, piąty przodownik w regionie i tak dalej. Myślę, że w tym roku te wyniki będą jeszcze wyżej, ponieważ są lepsze. Jeżeli chodzi o gołębie, jakie w naszej hodowli się znajdują, więc są to gołębie praktycznie z 3-4 grup, od 4 hodowców. Jest to Roland Jansen z Belgii, taka mistrzowska hodowla sprintu. Hodowla GPS Team z Holandii. Również gołębie od Floriana Hendriksa oraz gołębie od Radka Różnioty. Przejdźmy może tutaj do gołębnika lotowego. Pokażę, jak z tymi gołębiami tutaj pracuje się w sezonie lotowym. Jest to gołębnik gołębi dorosłych. Tak jak tutaj widać, są trzy przedziały, w każdym jest po 12 cel. I tutaj są samce. Te samce nie są w ogóle lotowane, to są tylko partnerzy do wdów. Więc tutaj się mieści 36 par. Natomiast jest pewien problem, ponieważ w tym roku będę musiał po bokach, na bocznych ścianach dołożyć kilka cel, ponieważ tych samiczek zostało dużo więcej po lotach, a mimo to, że zrobiłem już odpowiednią selekcję, jest ich nadal za dużo, więc będę musiał to wszystko uzupełnić. Jak widać, tutaj jest ruszt, który znajduje się około 25 cm nad podłogą. Bardzo fajne jest to, że ten korytarz jest tutaj pełny, więc ten cały pył, który się skruszy z tego kału, który jest pod rusztami, trafia ruchem skrzydeł gołębi automatycznie pod ten korytarz, gdzie z tego w ogóle się już później nie zostaje, nie? Więc mamy takie fajne, czyste powietrze. Warto też zwrócić uwagę na wentylację. Ta wentylacja jest tutaj regulowana, więc w chłodniejsze dni czy bardziej wilgotne można fajnie sobie tutaj każdy segment regulować. Kalenica też jest bardzo wysoka, żeby ta wentylacja była właśnie odpowiednia, około 1,30 m jest od tej podbitki, powiedzmy, do szczytu, nie? Jeżeli chodzi o takie szczegóły w sezonie lotowym, te samczyki mają cele w zasadzie cały czas otwarte. Teraz są te cele pozamykane, tylko jest przód otwarty, żeby mogły sobie siedzieć. Natomiast w sezonie lotowym w środku jest miska. Cele są otwarte, żeby te samiczki, kiedy wracają z lotu, zawsze mogły do tych misek sobie trafić, do tych cel. Więc o tyle komfortowa jest ta metoda klasycznego wdowieństwa, ponieważ no nie wymaga aż tyle pracy. Nie trzeba tych gołębi jakoś nadmiernie motywować, te cele zamykać, przymykać, miski wkładać, wykładać. Te samce są praktycznie takie bezobsługowe tutaj, nie? Co jest bardzo
bardzo wygodne. Więc zaczynałem z tymi samiczki w ten sposób, że były gołębie sparowane w okresie grudniowym, ponieważ chciałem uciągnąć te lęgi zimowe, natomiast to się nie udało, ponieważ były mrozy, dużo tych gołębi po prostu się nie wychowało. W zasadzie ten lęg musiał przejść na następny, albo jeszcze dalszy nawet, powiedzmy, nie? Więc w okolicach stycznia były, można powiedzieć, końca stycznia takie jajka właściwie faktyczne, gdzie większość gołębi z takiego lęgu było, nie? Albo nawet połowa, powiedzmy sobie, bo jeszcze później były następne lęgi z gołębnika rozpłodowego. Więc idąc dalej, samiczki już początkiem kwietnia były trenowane. Początkowo na niewielkie 10-15 km, takie odległości. Jeżeli chodzi o motywację, no to ćwiczyliśmy to zawsze w ten sposób, że jeżeli łapiemy samiczki rano do klatek i wywozimy na trening, to one wchodzą wtedy do swojego gołębnika przez swój wylot i nie widzą w ogóle samców. Raz na 3-4 treningi łapaliśmy te samiczki na noc i wtedy one rano, jak były wypuszczane, to wchodziły właśnie tutaj do tego gołębnika samców, nie? Chodziło po prostu o to, żeby wyrobić takie skojarzenie u tych samiczek, że noc poza gołębnikiem wiąże się z tym, że będą widzieć od razu samców po przylocie, nie? I to jest właściwie cała motywacja. W sezonie lotowym samiczki w ogóle ani razu nie były pokazywane, jeżeli chodzi o dzień koszowania, nie było żadnych wspólnych oblotów. Z treningu już w sezonie lotowym też nie wracały nigdy do samców, tylko zawsze do swojego gołębnika. I myślę, że to przynosi fajny taki spokojny efekt, nie? Bo też zależy mi na tym, żeby te gołębie no, nie były takie, żeby trzeba było ich nadmiernie jakoś motywować za wszelką cenę i się z nimi bawić, nie? No, uważam, że dobry gołąb musi wracać do gołębnika za wszelką cenę jak najszybciej i niepotrzebna mu jest no, nie wiadomo jaka też motywacja. Przejdziemy może do gołębnika samiczek teraz. Tak wygląda gołębnik samiczek. Jest tutaj około 45 siedzonek i te samiczki właściwie tutaj tylko śpią. Ponieważ w normalnym wypadku całe dnie od rana, czy to jest po oblocie w sezonie lotowym, czy to jest po jedzeniu w okresie takim jesienno-zimowym, te samiczki są wyganiane tutaj tym okienkiem do woliery i cały dzień spędzają w wolierze w zasadzie bez żadnego jedzenia, bez picia, już tam przebywają, ewentualnie jak są takie temperatury powyżej 24-23 stopni, to dostają tam jakiś pojnik, nie? Żeby nadmiernie nie miały nadmiernego pragnienia. Tutaj też warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te ruszta, są troszeczkę innej konstrukcji, ponieważ tutaj 1,5 cm przerwy między tymi listwami są szersze, aniżeli w gołębniku samców. Chodzi po prostu o to, żeby tym samiczkom chodziło się trudniej po tej podłodze, żeby miały jak najmniej możliwości do parowania się. Znajdujemy się teraz przed gołębnikiem lotowym gołębi młodych. Jak widać, w tym gołębniku są dwa przedziały, dwie woliery oraz dwa wloty. Gołębiami młodymi lotuje zaciemnianymi. Później przed lotami około tygodnia są rozdzielane ze względu na płeć. No i próbuje takie pseudowdowieństwo, nie? Dlatego potrzebne są te dwa wloty i dwie woliery. Wejdziemy może do środka, pokażemy jak to wszystko wygląda w sezonie lotowym. O, tutaj jest taki wygodny korytarz, gdzie bardzo często leżą jakieś klatki, karma i tak dalej. Jest to bardzo pomocne. No i mamy tutaj, tak jak widać, dwa przedziały, nie? Tutaj jest taka siatka, gdzie ja mogę sobie z tego korytarza zawsze przejrzeć do tego gołębnika. Natomiast tutaj jest zamaskowane są te drzwi, nie? Ze względu na to, żeby te samiczki z samcami się nie widziały. O, tak wygląda przedział gołębi młodych. Tutaj akurat w tym okresie przybywają samiczki rozpłodowe i takie samiczki, które też chcę sobie zostawić do rozpłodu późne młode, nie? Więc tutaj są takie fajne rogały, które bardzo się u mnie sprawdzają. Na pewno bardzo dużą zaletą ich jest to, że jest bardzo wysoka ta szuflada, dzięki czemu nie trzeba codziennie tych szuflad wyciągać i sprzątać.
jak i również można przedzielić sobie tą celę na pół w przypadku już lotów gołębi młodych, kiedy są rozdzielone, nie? Wtedy samczyki z samiczkami tutaj fajnie potrafią się parować. Wentylacja też jest rozwiązana taką regulacją, ponieważ dach jest dwuspadowy, pokryty dachówką i również takie zimne bądź bardzo wilgotne dni można sobie to fajnie regulować, dzięki czemu ten klimat w gołębniku jest bardzo przyjazny po prostu, nie? Tak samo jak w lotowym gołębniku są ruszta około 20 cm nad ziemią, co też jest dla mnie bardzo komfortowe, ponieważ no, tu nie jest sprzątane przez cały rok. I tutaj mamy drugi przedział. W tym przedziale zazwyczaj są samce. Natomiast obecnie są tutaj gołębie. Część jeszcze jest takich potencjalnych partnerów do wdów i część jest późnych młodych. I w tym gołębniku przebywają zazwyczaj samce w sezonie lotowym. I fajnie, czym mniej tych samców jest, to wtedy więcej tych cel gniazdowych jest przedzielonych, powiedzmy sobie, w ten sposób, nie? I wtedy te samczyki tutaj mają taki duży ciąg do tych cel, ponieważ są już trochę bardziej dojrzałe. Te cele im się tutaj podobają, przywiązują się do nich. I zawsze staram się robić tak, żeby jedno, dwa siodełka było mniej niż jest tych samców, nie? Zazwyczaj hodowcy twierdzą, że musi być więcej siodełek u gołębi młodych niż jest gołębi. Ja twierdzę odwrotnie, że zawsze te dwa siodełka powinno być mniej. W takim przypadku oczywiście, jeżeli są takie regały, chodzi o to, żeby te samce pilnowały tych cel, nie? Żeby się no, już miały taki od młodego gołębia taki zmysł terytorialny, nie? Tego przywiązania do tej celi. Więc może teraz opowiem, jak u mnie wygląda lotowanie tych młodych gołębi, no bo wiadomo, to mi najbardziej wychodzi, gdzieś na tym się od kilku ładnych lat skupiam. Więc tak, gołębie są zazwyczaj rozpłodowe i gołębie lutowe parowane w okolicach, powiedzmy sobie, stycznia. No i wtedy jest taki około 40-50 gołębi z pierwszego lęgu, no i później drugie 40 gołębi z takiego już z drugiego lęgu, nie? No i wygląda tak, gołębie są odsadzane i po dwóch tygodniach zaczynam już robić zaciemnienie. Zaciemniam te gołębie do, powiedzmy sobie tak, do 23, 24, a nawet i w tym roku byłem zmuszony do 30 czerwca, ponieważ miałem trochę takich późniejszych gołębi, które nie zdążyły tej okrywy zrzucić. I w tym czasie gołębie w ogóle nie latają, nie? One nie są wypuszczane z gołębnika, mają tylko woliery, jedzą karmę taką bez kukurydzy, grochową, jak to się mówi, BK, rozwijają się jak należy i dopiero w czerwcu są oblatywane. No jest śmiesznie, bo tutaj wokół całej tej posesji na tych polach tych gołębi się kręci przez kilka dni bardzo dużo, ale nigdy nie zginęło więcej niż tam 2 czy 3 gołębie, nie? Może w pierwszym roku z 7. Ale jest to bardzo fajna metoda, ponieważ zaoszczędzamy dużo czasu, nie? W sezonie lotowym gołębi dorosłych. No nie opiekujemy się w ogóle młodymi, one nie wymagają oblotów i tak dalej. Dopiero w czerwcu gołębie uczą się latać. No i jeżeli już się nauczą latać, że powiedzmy latają takimi grupami po 5 minut, 10, to zaczynamy stopniowo je wywozić i to zależy. Czasami jest to początek lipca, czasami jest to początek sierpnia, w zależności jak te gołębie po prostu już w jakiej sprawności są, nie? Pierwsze treningi są bardzo ostrożne, na 2, 3, 5 km, tak można powiedzieć, że z 10 treningów jest do 10 km, nie? Bo te młode takie zaciemniane, kolega taki w Holandii hodowca mi powiedział, że trzeba bardzo ostrożnie rozlatywać. No i tak staram się robić, nie? Żeby nie zgubić na samym początku tak wartościowych gołębi. Jeżeli te gołębie już fajnie wracają, no to zaczynamy takie wywózki 20-30 km, zazwyczaj to są 2-3 takie wywózki tylko. Po czym zaczynamy już wywozić na 55 km, mamy takie miejsce obrane w stronę granicy, no i tam są główne te treningi, nie? Później przed lotami ze 3 razy takie 70 km dokładamy treningów i w zasadzie to jest tyle, więc myślę, że więcej jak 20 razy gołębie na pewno nie są wywiezione przed sezonem. Myślę, że więcej na pewno nie trzeba, nie? I teraz też przed tymi wywózkami takimi 50-70 km, to jest zwykle około 2 tygodnie przed lotami, gołębie są rozdzielane, samce i samice. No i wtedy po powrocie z lotu zawsze się widzą na godzinę, 2 godziny, pół godziny, tutaj w tych gołębnikach razem, nie? Nie pilnujemy tego,
że jest to tak, że równo 30 minut czy 15 te gołębie muszą być rozdzielone. Nie ma takiego sensu, ponieważ większość tych gołębi nie przejawia jeszcze takiego pociągu do płci przeciwnej, nie? Więc zwyczajnie nie dbamy o to i ten czas, kiedy one są razem, jest bardzo różny. Jeżeli chodzi o karmienie, gołębie karmione są u mnie tutaj w hodowli zawsze dosyta. Czy to jest zima, czy okres pierzenia, czy to jest sezon lotowy, zarówno dorosłe samice, jak i młode gołębie są karmione zawsze dosyta. Więc jeżeli chodzi o gołębie, powiedzmy sobie dorosłe, to jest taka karma przed lotami z Van Robaisa 39, łączona z karmą numer 418, również Van Robais, nie? Na tym początkowym etapie, gdzie są takie treningi tylko i te loty konkursowe pierwsze, trzy dosyć krótkie, no to jest to 30-40% karmy 418, no i reszta karmy numer 39. I tak to jest w zasadzie wszystkie te loty 350 km. Jeżeli już zaczynają się 500 lub 300 w wyższych temperaturach pod wiatr, to wtedy jest taka fajna karma Ginoclique, bardzo bogata w tłuszcze i energię. I dokładamy 50% też tej karmy, nie? Żeby te gołębie miały siłę lecieć po prostu na takie loty powyżej 6-7 godzin. Gołębie tutaj w mojej hodowli w ogóle nie znają karmy dietetycznej. Ja tej karmy nie kupuję, ponieważ jej nie potrzebuję. Po locie zawsze jedzą bogatą karmę, taką powiedzmy sobie lotową, czy to jest numer 39, jak jest ciężki lot, to dosypuje się karmy BK, taką, które jedzą gołębie rozpłodowe, żeby te gołębie bardzo szybko złapały tą formę i mogły trenować już na drugi dzień, tak jak się należy, ponieważ tydzień jest krótki i nie ma czasu, żeby gdzieś te gołębie powoli dochodziły do siebie na tej diecie, nie? Jeżeli chodzi bardziej jeszcze o te gołębie młode, to prowadzone te karmienie jest w taki sposób, że gołębie jedzą tą karmę BK w okresie odchowu, natomiast jak już zaczynają latać, jedzą karmę rozpłodową. Chodzi po prostu o to, że tam już jest wtedy kukurydza, a kukurydza jest takim dobrym źródłem energii, które wzbija te gołębie w powietrze i one chętnie sobie wtedy trenują. Natomiast w momencie, jak jest te dwa tygodnie przed lotami, trzy, wtedy radykalnie z dnia na dzień zmieniam karmę na karmę numer 39 i 418 Van Robais i to jest pół na pół, nie? 50 na 50. Nie ma takiego przypadku, żeby te gołębie dostały jakieś biegunki czy gorzej się czuły, po prostu z dnia na dzień jest karma zmieniona i do końca lotów jedzą już taką karmę. Przy takich lotach powyżej 250 i 300 km ostatnich, no to jest praktycznie już tylko karma numer 39, nie? Bez dodatków żadnej karmy energetycznej i tak dalej. Więc tak wygląda karmienie. Myślę, że jest dosyć proste. Zawsze gołębie jedzą dosyta. Mówiąc, że jedzą dosyta, mam na myśli to, że jak nasypię gołębiom do karmnika karmy, no to one jedzą sobie tą karmę godzinę, dwie godziny, aż wyjedzą. Czasami jej nawet nie wyjedzą do drugiego karmienia, jakieś resztki zostaną, ale to nie jest żaden problem. Dosypujemy i tak nowej karmy, a takim karmieniem, przez takie karmienie gołębi odwdzięczają się fantastycznymi treningami, ponieważ no, trenują bez pytania 40, 50 minut, godzinę, półtora, ale zawsze to jest nie krócej jak 40 minut, czy dorosłe samiczki, czy młode gołębie, nie? Na tym pełnym karmniku no, mamy ten komfort, że gołębie możemy wypuścić, iść sobie na kawę, czy zjeść obiad i mamy pewność, że one będą cały czas trenować, nie? Więc tak wygląda karmienie tutaj u mnie w hodowli, myślę, że jest bardzo proste i skuteczne. Jeżeli też chodzi o takie poważne wyniki, które tutaj gołębiami młodymi od 2 lat osiągał, to też wiadomo, że w tym sporcie nigdy nie jest tak, że człowiek jest taki mądry, że w ciągu jednego roku wie, jak to zrobić i to robi, tylko no fajnie, jak ktoś zawsze pomoże. No i też tak było, ponieważ kilka ładnych lat temu poznałem kolegę Radka Rożniatę. No i on mi bardzo dużo pomógł, nie? Naprawdę dużo mi pomógł, wytłumaczył mi, jak to wszystko ma wyglądać, jak mają wyglądać treningi, te karmienie i tak dalej. Z początku trochę nie dowiedziałem, że można robić na pełnym karmniku takie wyniki i tak się obchodzić z gołębiami. Natomiast wypróbowałem i to też jest prawda, nie? Więc tu
duża zasługa też w jego stronę, ponieważ no, oświecił mi to wszystko. No i tak tego się trzymam. Dużo też sam kombinuję, ponieważ w każdym roku coś tam dochodzi nowego, jakiś nowy sposób. Tak jak w tym roku na przykład gołębie młode wywoziłem razem z samicami dorosłymi. Zawsze te 5, 8, 10, 12 samiczek, ile tam mi się złapało, dorosłych wkładałem z gołębiami do klatki, do momentu, aż te młode z tymi samicami na te loty, na te treningi 50 km nie wracały w te 30 minut na przykład, nie? Jeżeli już tak dwa razy z samiczkami wróciły, to już wtedy samiczki miały tą emeryturę roczną, nie? Już zamykane zostawały i nie były w ogóle wypuszczane, no i te gołębie już same wtedy trenowały sobie z tych 50 czy 70 km. Jest to moja najbardziej utytułowana samiczka o imieniu Florence. Te imię nadałem jej na cześć rekordzistki świata w sprincie. Zdobyła dwa razy pierwszy konkurs powyżej 2000 gołębi i czwarty konkurs też na podobną ilość gołębi. Jest to gołąb z linii Rolanda Janssensa. W 75% praktycznie tam 25% tego gołębi to są gołębie Ludo Classens. Jest to kolejna samiczka o imieniu Lindsay. Samiczka ta zdobyła drugi, trzeci i czwarty konkurs w ilości powyżej 2000 gołębi. Była 23. asem przodownikiem w Polsce. I również była drugą samiczką w okręgu. Jest to również gołąb z pochodzenia Roland Janssens razy gołębie z GPS Team. Jest to samiczka o imieniu Florianna. Pochodzenie tego gołębia wiąże się właśnie z jej imieniem, ponieważ ojcem jej jest gołąb od Floriana Hendrixa. Natomiast matka pochodzi z hodowli GPS Team. Samiczka ta zdobyła pierwszy, piąty, siódmy, dziewiętnasty, dwudziesty drugi, trzydziesty trzeci konkurs na oddział i tak dalej. A właściwie była lotowana dopiero jako młoda i jako roczna tylko, więc bardzo fajnie, bo ma tych szpicowych konkursów trochę i wiąże z nią przyszłość. Jest to samczyk o imieniu Florian, brat z gniazda tej samiczki, którą przed chwilą prezentowałem. Samczyk ten w lotach młodych zdobył trzeci, szósty i dziewiąty konkurs na oddział i tym samym był trzecim asem w okręgu. Był również na wystawie ogólnopolskiej, gdzie został tam sklasyfikowany chyba w pierwszej trzydziestce tych młodych lotników. I również dostał czwartą ocenę za standard wśród tych gołębi wystawionych w sporcie, nie? Bardzo fajny, mocny samiec. Jest to tegoroczny samczyk, którego nazwałem Bombaj. Ciekawe imię. Ale to wyszło tak, że rozmawiałem z takim kolegą, który zawsze się pytał, czy gołębie bombały, a on akurat wtedy z ostatniego lotu siadł pierwszy, no i tak już został Bombaj. Ten gołąb miał w tym roku 5 konkursów na 5 wkładań, z tego był drugi, czwarty, dziewiąty, szesnasty i 99, więc same konkursy w czołówce, myślę, że w okręgu gdzieś tam będzie również wysoko. Co ciekawe, matką tego gołębia jest moja samiczka Florence, która również w zeszłym roku zdobyła dwa razy pierwszy konkurs i raz czwarty. Nawet była 11 samicą w Polsce, jeżeli chodzi o gołębie młode. Natomiast jego ojcem jest gołąb od Radka Rożniaty z linii jego
najlepszych gołębi, czyli z linii Lensa. No i tak to wygląda. Te gołębi od Radka, rożniaty, które wprowadziłem, no bardzo mocno się pokazały już na stałym starcie w lotach gołębi młodych. Jest to tegoroczna samiczka, która również miała bardzo fajny wynik. 4 razy uczestniczyła w lotach, z tego zdobyła 8, 14, 14 i 20 konkurs, więc za każdym razem w szpicy. Jest to gołąb wywodzący się z mojej Lindsay, czyli 23 samicy w Polsce. Druga strona, czyli ojciec tej samiczki, pochodzi od Radka Różniaty. Czyli tak jak wcześniej już wspomniałem, te gołębie bardzo fajnie tutaj się spasowały. Co ciekawe, jej siostra z gniazda również ma podobne wyniki. O, tutaj też można zauważyć, jak te samiczki są w fajnym kontakcie ze mną. O, ona tutaj już widzi sobie przedział samców, dlatego chce mi uciekać. Ale ja jej tylko nie pozwolę na to za bardzo. Ta samica ma już 5 lat i ona co roku zdobywa jakiś konkurs, zdobywa konkursy w dziesiątce. Chodź tu, chodź. O. Tak zauważyłem, że mając jedną taką samiczkę w gołębniku, jeżeli człowiek tylko chce, automatycznie robi ich się wiele więcej. I te inne samiczki są od razu zazdrosne i starają się z nią rywalizować. Jeżeli chodzi o produkty z firmy Ronfrid, to na pewno taką podwaliną mojej hodowli, najważniejszym produktem i nieodzownym jest ten produkt, czyli Avidres, Avidres Plus. Ten produkt stosuję już około od 5 lat. Zacząłem go stosować w rozpłodzie właśnie około 5 lat temu i stosowałem go cały czas. Poprzednie lata zawsze przy lęgach, przy tym trzecim, czwartym lęgu zazwyczaj były jakieś problemy, tam co niektóry młody po prostu nie był dobrze wyrośnięty, czy nie był karmiony jak się należy. Takie problemy gdzieś tam się pojawiały. I właśnie wtedy też robiłem jakieś kuracje ronilazolem, czy też na kokcydia przy okazji, co któryś ląg. No i te młode późniejsze nigdy nie były takie perfekcyjne jak te wiosenne, nie? Natomiast jak zacząłem testować ten Avidres, robiłem to po prostu dzień w dzień. Więc tak przechodząc do dnia dzisiejszego, gołębie rozpłodowe przez 5 lat nie dostały ani grama żadnego antybiotyku, żadnego leku typu ronidazol czy cokolwiek innego. Nie przeprowadzam też żadnych kuracji. I myślę, że ten produkt jest też tego zasługą, ponieważ ta flora bakteryjna jest na bieżąco zakwaszana, żadne bakterie czy inne patogeny nie są w stanie się rozmnożyć i na tą chwilę ostatnie młode, można powiedzieć, jakieś pojedyncze już po odsadzeniu samic, same samce kończyły karmić i są tak samo witalne i zdrowe jak te gołębie wiosenne. Jeżeli chodzi o gołębie lotowe, to jest tak samo, gołębie dostają ten Avidres codziennie. I nie ma znaczenia, czy dodaję do tego Avidresu w sezonie lotowym jakiś elektrolit bądź jakieś aminokwasy. Zawsze to wszystko jest rozpuszczane w Avidresie. Myślę też, że różnego rodzaju witaminy czy elektrolity czy aminokwasy dużo lepiej potrafią się rozpuścić w zakwaszonej wodzie niż w takiej wodzie no, zwykłej z kranu, nie? Więc myślę, że ten produkt u mnie w hodowli jest nieoceniony. Gołębie piją tą wodę codziennie przez 365 dni w roku. Jedynym wyjątkiem jest zawsze sobota u gołębi lotowych, czyli dzień koszowania, nie? No wtedy gołębie piją tylko czystą wodę. Natomiast w normalnym wypadku to jest zawsze Avidres. Jeżeli jest jakiś trudniejszy lot, się zapowiada, że gołębie będą lecieć dłużej, w związku z tym są narażone na to, że będą gdzieś siadać, pić wodę po drodze i tak dalej,
to wtedy po prostu w dzień powrotu z lotu jest dawka razy dwa. Dużo hodowców też dzwoni do mnie, mają tam różne pytania, młodzi hodowcy, starsi i tak dalej. Ja zawsze mówię o tym awidresie, że daję ten awidres przez cały czas, w związku z czym nie podaję żadnych antybiotyków, nie przeprowadzam żadnych kuracji, zarówno w rozpłodzie, jak i w gojemniku lotowym. No i jest tak, że hodowcy zaczynają też to stosować bardzo często, no i są sygnały, że te gołębie nie chcą tej wody pić, tak jak wcześniej, po prostu, bo jest to dla nich nowość, nie? Więc u mnie jest tak, że te gołębie od wychowu przez cały czas dostają, w zasadzie od wyklucia, zdają ten smak takiej wody i wypijają normalną ilość, taką jaką potrzebują, po prostu są przyzwyczajone. Kolejnym takim preparatem z firmy Romfrit, który stosuję w hodowli, to jest RO200, czyli typowy taki zbiór witamin, aminokwasów. No zazwyczaj podaję to w czwartek, piątek na karmę i szczerze powiedziawszy nawet tej dawki jakoś nie kontroluję, tak na oko po prostu sypię, bo zazwyczaj mam podobną ilość gołębi, podobną ilość karmy i czwartek, piątek w zależności tam też od trudności lotu i od tego jak te gołębie wyglądają, nie? Dobra. No więc tak, jeżeli chodzi o ten sezon lotowy, to jak widać, ja z produktami za bardzo nie szaleję, za dużo tych produktów nie podaję. Natomiast produkty właściwie zaczynają się, jeżeli chodzi o pierzenie. Ponieważ pierzenie jest bardzo ważnym okresem według mnie w całej hodowli, ponieważ w tym okresie gołębie budują te całe upierzenie, te pióra, które właśnie na sezon lotowy będzie im bardzo potrzebne. Więc takim stałym produktem, który podaję 3 razy w tygodniu, można powiedzieć poniedziałek, środa, piątek, to jest Tauben Gold. I zawsze dostają to gołębie lotowe rano i wieczorem od nowa po prostu rozrabiam. Więc tak to wygląda. Sądzę, że jest to fajny produkt. Widać po opierzeniu, że te gołębie dobrze się pierzą, niczego im nie brakuje. I wtedy również na zmianę z Sedaholem, nie? Więc jeżeli chodzi o tą suplementację, to na pewno jest ona u mnie większa, jeżeli chodzi o pierzenie, niż o sam sezon lotowy, ponieważ w sezonie lotowym karmą też się to dosyć fajnie reguluje. Natomiast jeżeli chodzi o pierzenie, to już sądzę, że sama karma nie wystarczy. No i oczywiście sól do kąpieli, tej soli Badezalc używam już od kilku lat. Gołębie kąpię bardzo często, zwłaszcza jeżeli chodzi o okres pierzenia. W okresie pierzenia, czyli w tym okresie, który aktualnie mamy, staram się robić to jak najczęściej, zazwyczaj 3 razy w tygodniu. Choć jeżeli się nie chcą gołębie kąpać, to wtedy zrobię jeszcze 2 dni przerwy, ale zazwyczaj 3 razy w tygodniu, tak co drugi, co trzeci dzień po prostu gołębie się kąpią, nie? Więc Z tej soli idzie trochę. Co też zauważyłem ciekawego, że gołębie tą sól na początku potrafią pić. I to w takich, nie, że tak powiem, smakowych ilościach, tylko zaciągną czasami, zdarzy się. Ale nie widać w związku z tym żadnych problemów, a myślę, że to nawet i na plus może wyjść, nie? No i to byłoby na tyle, co w mojej hodowli, jeżeli chodzi o systemy lotowania, które streściłem, o suplementy, które podaję. Więc co, no chciałbym życzyć wszystkim hodowcom i hodowczyniom udanego sezonu 2020.